Serdecznie dziękuję za zaproszenie na tą konferencję, na ten wielki kongres. Cieszę się, że ten temat też został dowartościowany, doceniony w strukturze tego kongresu, bo wiemy, jak to bywało i bywa jeszcze czasem, że działalność charytatywna, dzieła miłosierdzia trochę były deprecjonowane w misji Kościoła. Ja pamiętam z czasów mojej formacji pierwszej do kapłaństwa, słyszałem takie zdanie, że Kościół to stoi na dwóch nogach, na słowie i na sakramencie. A jak zacząłem studiować specjalistycznie już na KUL-u, to się dowiedziałem, że jest jeszcze trzecia noga, to jest właśnie Caritas, to są dzieła miłosierdzia. Dzisiaj to jest bardziej ewidentne i bardziej wybrzmiewa w dokumentach Kościoła. Już za czasów świętego Jana Pawła II to się zaczęło pojawiać pod koniec pontyfikatu bardzo mocno, dowartościował tą funkcję trzecią, tym bardziej papież Benedykt XVI, a ostatnio Franciszek, to wydaje się, że cały czas nadaje na tej fali, mówiąc o ludziach ubogich i o trosce, o czułości Kościoła wobec tych ludzi. Wydaje mi się, że to jest, dlatego tak się stało, że działalność charytatywna była zbyt socjalnie postrzegana, była zawężona świadomość ludzi, czym ta działalność charytatywna jest. Wydawało się, że to jest tylko sama czysta pomoc. A tymczasem działalność charytatywna, dzieła miłosierdzia, tak jak jest to w temacie tego, one są środkiem budowania Królestwa Bożego. One są narzędziem przemiany tego świata. One są też narzędziem przygotowania nas na ostateczne spotkanie z Chrystusem i na Jego uczestnictwo w Jego Królestwie chwały. Wydaje mi się, że tutaj jest jeszcze coś do odkrycia w tym, że w dziełach miłosierdzia jest zawarta sama istota chrześcijaństwa. Imię Boga, jak pouczył nas święty Jan Apostoł, to jest miłość albo miłosierdzie, bo możemy i tak przetłumaczyć to słowo, jakie użył w pierwszym liście swoim apostolskim święty Jan Apostoł, nazywając, że Bóg jest miłością. Tam jest użyte słowo agape, tłumaczone w języku łacińskim na caritas. Caritas po polsku możemy oddać i słowem miłość, ale jeszcze bardziej słowem miłosierdzie. I teraz zauważmy, że kiedy Chrystus rozpoczynał swoją działalność publiczną, to nie zaczyna od głoszenia siebie samego. On mówił o budowaniu Królestwa Bożego. I tu chciałem na samym początku zaznaczyć, że misją Kościoła jest nie tylko przerzucenie tej kotwicy nadziei w przyszłą rzeczywistość i pomoc ludziom w tym, żeby się zbawili. Chrystus wymaga od nas, żebyśmy przemieniali ten świat. I tutaj jest też ważna rola dzieł miłosierdzia. Już u samego początku stworzenia człowieka było powiedziane, czyńcie sobie ziemię poddaną. Prawda? Gdzieś to przykazanie przemiany tego świata, tego stworzenia, tej ziemi, która została dana we władanie człowiekowi, została jeszcze bardziej dowartościowana przez Chrystusa w tych dziełach miłosierdzia, bo Chrystus głosił Królestwo Bożego, Królestwo Boże i urzeczywistniał go poprzez znaki, którymi obdarzał ludzi. A cóż to były za znaki? To były cuda. To były uzdrowienia przede wszystkim. Ewangelie przywołują nam ponad 50 cudownych uzdrowień Jezusa Chrystusa. Pewnie ich było dużo więcej. Nie wszystkie zostały opisane w Ewangeliach, bo by brakło miejsca, jak napisał święty Jan, na księgi, gdyby to wszystko opisać, co Chrystus mówił i czynił. Ale to, co zostało opisane, oddaje nam naturę Jego misji. Przyszedł na ten świat i przemieniał ten świat. I dlatego dobrze, że ten temat jest dzieła miłosierdzia, budowaniem Królestwa Bożego. My rozumiemy, co to są uczynki miłosierdzia. Znamy je od najmłodszych lat. Katechizm Kościoła również je przywołał. Uczynkami miłosierdzia, zacytuję, są dzieła miłości, przez które przychodzimy z pomocą naszemu bliźniemu w potrzebach jego ciała i duszy. Pouczać, radzić, pocieszać, umacniać, jak również przebaczać i krzywdy cierpliwie znosić. To uczynki miłosierne co do duszy. Zauważmy, że katechizm najpierw wymienia te uczynki miłosierne co do duszy, a na drugim planie dopiero te co do ciała. Uczynki miłosierdzia co do ciała polegają zwłaszcza na tym, by głodnych nakarmić, bezdomnym dać dach nad głową, nagich przyodziać, chorych i więźniów nawiedzać, umarłych grzebać. To jest numer
24-47 Katechizmu Kościoła Katolickiego. My często, myśląc o działalności charytatywnej, o dziełach miłosiernych, na pierwszym planie nam się pojawiają od razu te uczynki względem potrzeb materialnych, egzystencjalnych człowieka. A dzisiaj trzeba bardzo poszerzać wyobraźnię miłosierdzia, ponieważ potrzeb jest bardzo wiele w sferze psychicznej, jest bardzo wiele w sferze społecznej, jest bardzo wiele w sferze duchowej. Jeżeli komuś pomożemy w sferze duchowej, to jest też uczynek miłosierdzia. To są też dzieła miłosierdzia, którymi budujemy Królestwo Chrystusowe na ziemi. Chciałbym nawiązać do tego, co poprzedni prelegenci obydwaj właśnie zwrócili uwagę na świadectwo. Jakżeż bardzo ważne są uczynki miłosierdzia w dawaniu świadectwa o Chrystusie. Jeżeli dzisiaj stawiane są jakieś zarzuty wobec nas chrześcijan, wobec nas księży również, to między innymi takie, że marne jest to świadectwo. A tymczasem Chrystus wyraźnie nam polecił: gdy Duch Święty stąpi na was, otrzymacie Jego moc i będziecie moimi świadkami. To są słowa Chrystusa tuż przed wniebowstąpieniem, a więc można powiedzieć pożegnalne. Chrystus na pożegnanie jeszcze raz, te słowa są w Dziejach Apostolskich, w pierwszym rozdziale zapisane, podkreśla, jak bardzo ważna jest funkcja dawania świadectwa. Można być świadkiem w sądzie, opowiadać o jakimś wydarzeniu, które się widziało. Można być świadkiem kulturowym. Znamy coś bardzo dobrze, na przykład tradycję Wigilii w Polsce i możemy o niej opowiedzieć ludziom, którzy nie mają takiej tradycji, z innych krajów. Ale być świadkiem Chrystusa, to znaczy wejść z Nim w taką relację, która by nas upoważniła do tego, aby o tej relacji zaświadczyć. To jest jeszcze inne świadectwo. Kiedyś ksiądz profesor Majka na to zwrócił uwagę, tutaj korzystam z jego myśli. Żeby być świadkiem Chrystusa, to trzeba być w komunii z Nim. I wtedy to świadectwo jest autentyczne. Są przeróżne uczynki miłosierdzia. Niektóre są takie ciche, jak wdowi grosz, o którym jutro w Ewangelii usłyszymy. Dwa małe pieniążki, to był jeden grosz. Nikt nie zauważył tej wdowy, tylko Chrystus ją zauważył. I Chrystus ją pokazał swoim słuchaczom, ale pokazał ją całemu światu aż do skończenia świata, bo to świadectwo zostało w Ewangelii zapisane, jest głoszone przez wszystkie dni aż do skończenia świata. Uczynki miłosierdzia. Znane tylko Bogu. Ale są dzisiaj takie wezwania i takie potrzeby, które wymagają bardzo wysoko profesjonalnej i dobrze zorganizowanej pomocy człowiekowi. Nie jesteśmy w sposób niewidzialny w stanie pomóc człowiekowi uzależnionemu, choćby od narkotyków, czy nawet od alkoholu. Są to bardzo skomplikowane procedury, wymagają długiej pracy z takim człowiekiem. Wszystko można odbudować. To jest wielkie źródło nadziei. Można odbudować sferę biologiczną, można odbudować sferę psychiczną, można odbudować sferę społeczną i na końcu duchową, bo ona jest najwyżej. Wszystko to można odbudować, ale proszę sobie wyobrazić, jaki to jest długi proces, jak wielu fachowców potrzeba, by kogoś przeprowadzić taką drogą. I teraz w moim przedłożeniu kilka takich punktów przygotowałem. Najpierw, jeżeli mówimy o uczynkach miłosierdzia, to nie możemy o tym powiedzieć inaczej, jak tylko sięgając do źródła, które jest samym Bogu, bo Bóg jest miłością. Po drugie, musimy powiedzieć, że te dzieła miłosierdzia są niezbywalnym zadaniem Kościoła. Od samego początku są realizowane. To jest potężna historia posługi miłości, posługi charytatywnej, posługi miłosierdzia w Kościele. Jeżeli chcemy o tym dalej mówić, to musimy to podkreślić, jak bardzo, zwłaszcza w tych czasach, w których my żyjemy, potrzebne są te dzieła do wiarygodności Kościoła, albo do odbudowania tej wiarygodności, do wzmacniania tej wiarygodności w przyszłości. Bez tych dzieł nie damy rady. One są świadectwem niepodważalnym wiarygodności Kościoła, bo one od razu kierują myśl człowieka na Boga, który jest miłością. I wreszcie ostatni punkt, oczywiście nie będę tego rozbudowywał wszystkiego tak, jak przygotowałem, ale zaraz dokonam pewnego wyboru, żeby zmieścić się w wyznaczonym czasie. Ostatni punkt, na którym mi bardzo zależy, ponieważ jest to bardzo ważne połączenie z tym całym kongresem, z Chrystusem Królem, z naszym zaangażowaniem w budowanie Jego Królestwa na ziemi.
To jest katolicki charakter dzieł miłosierdzia. Ale króciutko o tych trzech pierwszych punktach. Trzeba nam najpierw uwierzyć w Boga, który jest miłością. Święty Jan Paweł w Tryptyku Rzymskim zachęcał nas do tego, żebyśmy się udawali w górę rzeki, aż do samego źródła. Wtedy dopiero będziemy mogli się napić krystalicznie czystej wody. Ale to jest pewien obraz, który pokazuje też, jeżeli chcemy doświadczyć prawdziwej miłości, coś się o niej dowiedzieć, to musimy od tych przejawów miłości, jakie są w życiu ludzi, w życiu Kościoła, iść w górę, aż do samego źródła tej miłości. Do samego Boga, który dlatego jest miłością, ponieważ jest w trzech osobach. I dlatego ta relacja miłości Ojca do Syna i miłości powracającej Syna do Ojca przybiera w Trójcy Świętej kształt trzeciej osoby, którą jest Duch Święty. I to jest niesamowita tajemnica. Byłem kiedyś w meczecie na Podlasiu i człowiek, który tam opowiadał o tym meczecie, o muzułmanach polskich, Tatarach dawnych, to coś wspomniał, że oni nie są w stanie zrozumieć, że Bóg jest miłością, ponieważ nie przyjmują trzech osób w Bogu. Jak się widzi w Bogu tylko jedną osobę, no to nie ma relacji. To jest skarb, to co nam Chrystus objawił, bo od Niego to się dowiedzieliśmy, że Bóg jest w trzech osobach. Jeżeli jesteśmy w stanie pojąć, że Bóg Ojciec jest darem dla Syna i Syn przyjmuje ten dar i odpowiada tym samym, i z tej relacji pochodzi Duch Święty, uosobiona miłość, to jesteśmy w stanie naprawdę wiele zrozumieć życia chrześcijańskiego. Życie w małżeństwie na tym właśnie polega. Dlaczego tak mało ludzi jest w stanie zrozumieć sakrament małżeństwa dzisiaj? Słyszeliśmy to w poprzednich prelekcjach. Są tak słabi, nie są w stanie dać świadectwa miłości Chrystusa do Kościoła, bo po to jest ten sakrament. Ponieważ często nie są w stanie zrozumieć, że miłość to jest bycie darem, to jest przyjęcie daru i to jest dawanie siebie innym osobom. Tak jest to w małżeństwie, ale tak dokładnie jest też w chrześcijaństwie, również w kapłaństwie, również w życiu konsekrowanym. Wszędzie chodzi o bycie darem i umiejętne przyjęcie daru innej osoby. I teraz zauważmy, jeżeli chcemy mówić o dziełach miłosierdzia, to przecież tam się to samo dokonuje. Jest jakiś człowiek, który jest darem, bo najważniejszy jest człowiek w dziełach miłosierdzia. Nie rzecz, nie prezent, który dajemy, ale człowiek. Dobrze, jeżeli dzieci dostają prezenty, ale dobrze, jeżeli rodzice ich tak prowadzą, żeby zrozumieli, jako dojrzałe osoby, że najważniejszy w relacji miłości jest człowiek. On jest tym najważniejszym prezentem. Kiedy my jesteśmy dorośli, to owszem, chętnie może przyjmiemy jakiś symboliczny prezent, ale najważniejszy dla nas prezent to jest drugi człowiek. To jest też w małżeństwie, ale to jest w innych sytuacjach. Kiedy są ludzie starzy, kiedy są samotni. Kiedy przyjdzie do nich człowiek, to jest dopiero prezent. Nie, że przyniósł czekoladki. Ja pamiętam opowieść takiej siostry zakonnej, która z dziećmi, z wolontariuszami ze szkolnego koła Caritas poszły do samotnego mężczyzny, wdowca. Przygotowałem mu w adwencie jakiś program artystyczny. To on płakał jak małe dziecko. Bo on zrozumiał, że te osoby przyszły do niego w darze. I on przyjął ten dar. I był tak wzruszony. Chciałbym powiedzieć, że wielkim objawieniem miłości jest jednorodzony Syn Boży. Bóg Ojciec nie ma nic cenniejszego, co by nam mógł dać. Dał nam swojego Syna. A ten Syn dał nam samego siebie, dał nam najpełniej w czasie ofiary krzyżowej. Dlatego papież Benedykt napisał, że nie ma potężniejszego obrazu miłości, większego doświadczenia miłości jak krzyż Chrystusa. A święty Jan Paweł II w encyklice Redemptor Hominis napisał, objawienie miłości i miłosierdzia ma w dziejach człowieka jedną postać, jedno imię, nazywa się Jezus Chrystus. Od Chrystusa też dowiedzieliśmy się o wielkiej miłości Ojca. Od Chrystusa dowiedzieliśmy się, że Duch Święty jest uosobioną miłością. Święty Paweł później rozwijając te treści powiedział, że nam, że to Duch Święty wlewa miłość w nasze serca. W liście do Rzymian 5, rozdział, wiersz 5. Jak bardzo ważny jest Duch Święty w kreowaniu miłości w relacjach międzyludzkich.
jak ważny on jest w animacji działalności charytatywnej, w dziełach miłosierdzia, bo on wlewa miłość w serce człowieka i dopiero ta miłość przynosi owoce w postaci dzieł miłosierdzia. Nigdy to się odwrotnie nie dzieje. Jaką miłość miała w swoim sercu święta Matka Teresa z Kolkuty, kiedy potrafiła z tą miłością śpieszyć do umierających ludzi. Nie święty jeszcze, ale wielki szwajcarski teolog Hans-Urs von Balthasar to powiedział, że my rodzimy się z jakąś ograniczonością miłości stworzenia. Nawet mówił o grzesznym odrętwieniu. My musimy przejść nawrócenie, żeby dojść do poznania miłości. Właśnie on zwrócił uwagę na to, że to nawrócenie musi dotyczyć serca z jednej strony, ponieważ musimy to doświadczenie miłości zyskać, ale to nawrócenie musi też dotyczyć umysłu, bo my mamy zaledwie jakieś zalążkowe wejście w tajemnicę miłości u progu naszego życia. My dopiero musimy poznać wielkość tej miłości. Chrystus nam ją objawia, Bóg nam ją objawia. Dlatego miłosierne oblicze, misericordiae vultus, to nam zadał papież Franciszek w 2016 roku, w roku miłosierdzia. Misericordiae vultus, kontemplować to oblicze w Chrystusie, to wtedy dopiero wejdziemy w tajemnicę miłości. Posługa miłosierdzia jest niezbywalnym zadaniem Kościoła. To nie jest tak, że tylko słowem i sakramentem zbawimy ten świat. Oczywiście strategia czy misja Kościoła tak się dokonuje właśnie. Wszystko zaczyna się od słowa, od Ewangelii. Była dzisiaj mowa o tym. Ileż w tych Ewangeliach jest miłości. Ile tego orędzia miłości. A zwłaszcza w Pismach Świętego Jana, w Ewangelii, w jego listach apostolskich, w Apokalipsie. To Jan nam objawił słowa Chrystusa i tylko on. Miłujcie się wzajemnie, jak ja was umiłowałem. Chrystus zostawił nam nowe kryterium miłości bliźniego. Już nie jak siebie samego, bo może różnie być z tą miłością siebie samego. Ale miłujcie tak, jak ja was umiłowałem. Miłujcie się wzajemnie. I mnóstwo takich słów mamy, dlatego odgłoszenia Słowa Bożego się zaczyna. Później to słowo musi być doświadczone w liturgii, zwłaszcza w Eucharystii. To jest to doświadczenie krzyża, męki, śmierci, zmartwychwstania Chrystusa. Dlatego tak ważna jest Eucharystia niedzielna. Słyszeliśmy o tym w poprzednich prelekcjach. Bo rzeczywiście tam to doświadczenie krzyża, miłości całkowitej, tego oddania się całkowitego, tak jak ta ewangeliczna wdowa w jutrzejszej Ewangelii, to Chrystus oddał się całkowicie, to Bóg Ojciec dał go całkowicie. I przez ofiarę Chrystusa przeziera ofiara Boga Ojca. To On nam dał go, nie miał nic cenniejszego. Dał nam swojego Syna. Bóg tak umiłował świat, że Syna swojego jednorodzonego dał. Zaświadczył o tym Chrystus, Ewangelia Jana, 3 rozdział, wiersz 16, mamy to powiedziane. Jutro, gdy będziemy słyszeć tą Ewangelię o wdowie, która wrzuciła wszystko, co miała, pamiętajmy o Chrystusie, Jego ofierze i pamiętajmy o Bogu Ojcu. I umiłowani z tego doświadczenia miłości w czasie Eucharystii i innych sakramentów też, ale Eucharystii przede wszystkim, wychodzimy w świat i tam jest miejsce dla Kościoła świeckich, ale i dla nas, księży, i dla biskupów, dla wszystkich. Tam jest miejsce i czas na dawanie świadectwa miłości. I to jest dopiero prawdziwe chrześcijaństwo. Zobaczę, gdybyśmy się zatrzymali tylko na Ewangelii, na głoszeniu Ewangelii, na sakramentach, to brakuje tego dopełnienia w normalnych relacjach międzyludzkich, w miejscu pracy, w miejscu wypoczynku, w miejscu świętowania, w miejscu zawodów sportowych, wszystkiego, czym człowiek się zajmuje. Tam jest miejsce na dawanie świadectwa. Widzicie, jakie to jest wszystko logiczne. I dopiero kiedy te więzy miłości zaczną wiązać ludzi ze sobą, kiedy sieć miłości powstaje w życiu społecznym, wtedy jest budowana wspólnota Kościoła. Eklezja tut heu. Bóg nas scala swoją miłością, wciąga nas w relację miłości. Jesteśmy w tej komunii z Bogiem i między sobą. I to jest prawdziwy Kościół dopiero. Kościół taki jest gotowy na pełną, nieodwołalną już komunię w życiu przyszłym, na uczestnictwo w chwale Boga. To wszystko mamy dopiero przed sobą. To mamy realizować. Prawdziwym uczniem Chrystusa jest ten, który identyfikuje się z Jego miłością do końca, a swoje serce kształtuje na wzór Najświętszego Serca Jezusa, gorejącego ogniska miłości. Chrystus Król
ma takie właśnie serce. Serce otwarte, jak mamy w tych wizerunkach wszystkich, gorejące ognisko miłości. Chrystus Król nie przyszedł, żeby Jemu służono, żeby służyć i On nas uczy tej miłości bliźniego, miłości wzajemnej. Te dzieła miłosierdzia są bardzo ważnym znakiem wiarygodności Kościoła w świecie. Zawsze Kościół był testowany pod tym względem. Czy on jest wiarygodny? Zobaczcie, jaką wielką wiarygodność miał Kościół w pierwszych wiekach, kiedy męczeńska krew się lała w obfitości. Nikt nie był w stanie podważyć tego świadectwa. Świadectwo męczenników jest nie do podważenia. Również tych z XX wieku i może już z XXI też są tacy. Jest nie do podważenia. Można ich znienawidzić albo można ich podziwiać. Ale na pewno nie można przejść obojętnie wobec takiego świadectwa. Ale równie ważne jest to świadectwo dzieł miłosierdzia. Ponieważ jest to świadczenie wprost o samym Bogu, który jest miłością. O Bogu, który posłał swojego Syna. O Synu, który się pochylał nad każdą ludzką biedą. Wzruszał się, zapłakał kilkakrotnie. Oddał wskrzeszonego młodzieńca z Nain jego matce. Oddał, bo się bardzo wzruszył. Wzruszył się nad śmiercią Łazarza. Wskrzesił go, oddał siostrom, Marcie i Marii. Jeżeli dzisiaj ludzie Kościoła, chrześcijanie, wzruszają się i stać ich na pomoc bliźniemu, na pomoc człowiekowi choremu, starszemu czy porzuconemu dziecku, to jest to świadectwo o Bogu. To jest to świadectwo najbardziej cenne. Trzeba nam dzisiaj bardzo walczyć też o oczyszczenie miłości. Zwrócił na to papież Benedykt XVI w Caritas in Veritate, w tej encyklice społecznej swojej, że miłość jest dzisiaj zafałszowana. Jest dzisiaj pohańbiona, można by powiedzieć. Czasem miłością się nazywa to, co nią w ogóle nie jest. Ale mówił papież Benedykt, że nie wolno nam z tego słowa zrezygnować. Dlatego, że ono jest centralnym słowem chrześcijaństwa. Bez słowa miłość nie da się nic powiedzieć sensownego o chrześcijaństwie. Dlatego tak ważna jest miłość w postaci również tych dzieł miłosierdzia. To jest jeden bardzo konkretny, ale bardzo cenny przejaw miłości. Bo jest ich dużo więcej. Choćby miłość małżeńska jest też wspaniałym świadectwem miłości Boga, który prosił o to, abyśmy świadczyli o nim właśnie w taki sposób. I teraz ostatni punkt, na który mi bardzo zależy, ponieważ okazało się, że również dzieła miłosierdzia mogą się sekularyzować. I zauważył to kardynał Sara, kiedy był przewodniczącym papieskiej rady Cor Unum, odpowiadającej właśnie za animację działalności charytatywnej w Kościele. I włącznie z papieżem Benedyktem przygotowali taki dokument Intima Ecclesiae Natura w 2012 roku, w którym zwrócili uwagę na dwie rzeczy. Na to, że działalność charytatywna ma mieć charakter katolicki i zwrócili uwagę na duchowość tej działalności, na duchowość miłosierdzia. I papież Benedykt już w encyklice Deus Caritas Est zwrócił uwagę, że działanie praktyczne pozostaje niewystarczające, jeżeli w nim nie jest dostrzegalna miłość do człowieka, miłość, która się karmi spotkaniem z Chrystusem. Właśnie niektórzy ludzie by, nawet nieżyczliwi Kościołowi, zaakceptowali działalność charytatywną, ale właśnie taką, która jest tylko czysto socjalna, która nie jest świadectwem o Chrystusie, nie jest świadectwem o Bogu, który jest samą miłością. A tymczasem w naszej posłudze miłosierdzia to jest niesamowicie ważne, żeby ta posługa była już ewangelizacją, żeby ona była świadectwem o Chrystusie, który nas umiłował do końca, o Bogu, który swojego Syna dał. Dlatego tak ważne jest, żebyśmy nie zatracili naszej posługi miłosierdzia pośród wielu innych inicjatyw socjalnych tego świata. Tylko mamy właśnie pilnować tej czystości, krystalicznej czystości i miłości ewangelicznej. Jest wiele takich dziwnych zjawisk. Sponsoring akcji charytatywnych. Różne podmioty gospodarcze, różne firmy, różne osoby indywidualne chętnie sponsorują swoją działalność, ale chcą właśnie, aby były szyldy, aby była reklama tej firmy. I tutaj ten dokument zwraca uwagę na to, musimy sprawdzić, czy dana instytucja, dana firma, dany podmiot gospodarczy,
czy prowadzi działalność zgodną z Ewangelią. Jeżeli takie działalności nie prowadzi, musimy podziękować. Nie może być nieczystych pieniędzy w obiegu najwyższej miłości, która ma być świadectwem o Bogu, który jest miłością. Nie można służyć Bogu i mamonie. Dzisiaj słyszeliśmy te słowa w Ewangelii. Dlatego zwraca się na to uwagę. Trzeba współpracować, nie da się inaczej. Dzieła miłosierdzia zostały włączone w trzeci sektor, ale trzeba bardzo zwracać uwagę na te alianse. Nie ze wszystkimi da się współpracować. Jeżeli cel jakiejś organizacji czy instytucji, nawet charytatywnej, ale nie kościelnej, sprzeciwia się celowi głównemu Kościoła, jakim jest prowadzenie ludzi we wspólnotę z osobami bożymi, a wiemy, że ta wspólnota polega na miłości, to musimy z takiego aliansu zrezygnować. Kościół nie może w swojej posłudze charytatywnej odciąć się od swojej rzeczywistości niebiańskiej, od swojego celu prowadzenia ludzi w rzeczywistość relacji miłości z Bogiem. I to jest bardzo ważne, żebyśmy pomagając ludziom zwracali uwagę również na ich wymiar duchowy. Święty Jan Paweł II zwrócił uwagę, że współczesna antropologia bardzo spłaszczyła człowieka. Odcięła go od korzeni i odcięła go od celu, do którego został w ogóle stworzony człowiek. Odcięła go od tego celu nadprzyrodzonego. I nawet w posłudze charytatywnej na to trzeba zwracać uwagę. Nie możemy takiej antropologii zaakceptować. Widzimy, co się dzieje w innych akcjach tak zwanych charytatywnych, które tego człowieka bardzo pomniejszają, odbierają mu godność i mówią, no to w ramach naszej posługi charytatywnej proszę tutaj przyjąć pigułkę eutanazji i będziesz miał mniej bólu, prawda? Jest wiele takich rzeczywistości w tym dzisiejszym świecie, które są nieetyczne, a podszywają się pod posługę charytatywną. Na to absolutnie nie może być zgody w działalności charytatywnej Kościoła. Mało tego, ta działalność ma służyć pojednaniu człowieka z Bogiem. Pięknie mówi mój przedmówca o sakramencie namaszczenia chorych, że czasem człowiek jest poddany próbie, ale zauważmy, że czasem to jest ostatnia szansa dla tego człowieka, który może był w dalekich, obcych stronach, jak ten syn marnotrawny przez 30, 40 albo 80 lat i nagle ma okazję pojednać się z Bogiem. Może właśnie jakiś wolontariusz, może jakaś siostra zakonna skłoni jego myśl do Boga i może poprosi o spowiedź. Czasem działalność charytatywna podprowadza też pod sakramenty, jak widzimy, pod Ewangelię. Także te relacje między słowem, sakramentem, a dziełami miłosierdzia są bardzo ściśle związane. Bardzo nas ubogaca papież Franciszek tą zachętą do wrażliwości, do zajęcia się ubogimi. Można by długo na ten temat mówić, ale zmierzam do końca. Pięknie podsumował nam, czym jest miłosierdzie papież Benedykt XVI w Caritas in Veritate w 5 numerze. Przytoczę taki cytat. Miłosierdzie to miłość przyjęta i darowana. Jej źródłem jest krystalicznie czysta miłość Ojca do Syna w Duchu Świętym. To miłość, którą Syn wlewa na nas. To miłość stwórcza, dzięki której istniejemy. To miłość odkupieńcza, dzięki której jesteśmy nowym stworzeniem. Miłość objawiona i urzeczywistniona przez Chrystusa oraz rozlana w sercach naszych przez Ducha Świętego. Miłowani przez Boga ludzie stają się podmiotem miłości i sami mają być narzędziami łaski, by szerzyć miłość Bożą i rozbudowywać sieć miłości. To jest koniec cytatu Caritas in Veritate numer 5. Rozbudowywać sieć miłości. A zobaczcie, jaka geneza tego jest. Żebyśmy na końcu tą sieć budowali, to my musimy od Boga zaczynać. Miłosierdzie jawi się zatem jako ideał życia chrześcijańskiego, kryterium wiarygodności zbawczej posługi Kościoła i jego apostolstwa również. Bo często te dzieła miłosierdzia to są apostolatem miłosierdzia. Miłosierdzie jest słowem kluczem do zrozumienia głównego przesłania objawienia Bożego, które na różne sposoby wyraża prawdę, że to Bóg nas kocha, że jest za nas odpowiedzialny, że pragnie naszego szczęścia, radości i pokoju. Dlatego, jak wyraża to papież Franciszek, na tej właśnie długości fali powinna zostać dostrojona i zorientowana miłość miłosierna chrześcijan. Tak jak kocha ojciec, tak również powinni kochać synowie.
Tak jak On jest miłosierny, tak też i my jesteśmy wezwani, by być miłosierni jedni wobec drugich. A zatem Kościół jest silny miłością swoich wiernych. Tylko taki Kościół jest w stanie podejmować wielorakie dzieła miłosierdzia w diecezjach, parafiach, ale również w instytutach życia konsekrowanego, w grupach religijnych, w stowarzyszeniach chrześcijańskich i dopiero przez to przyczyniać się do budowania Królestwa Bożego na ziemi. Dziękuję za uwagę.